Cześć, z tej strony NekPL, witam was w kolejnym odcinku z serii ATG. W tym odcinku jestem home alone, czyli, że tak powiem, sam. Mało ludzie się musieli pozwijać, a ja zostałem sam. Co między odcinkami? Jak zauważyłem, możecie zauważyć, na minimapie zostały dobudowane dwa elementy, skończone solary, tylko pod spodu nie zostały podpięte, czyli tam rozdzielacz. Prawdopodobnie na habitacyjny. Na huba takiego, gdzie będziemy mogli spać, i była zasugerowana zrobić toaletę, bo kosmonauci muszą gdzieś srać, że to tak przyjmę. Byłem też na Ziemi, dopiero co wróciłem. Byłem po sadzonki. Dlaczego byłem po sadzonki? Raz, że przy okazji znalazłem sobie o... Z racji, iż Halloweeny idą, to sobie dam tutaj... A co? Dynie. I dynie dam też. O, tu. Dobudowaliśmy habity w przerwie. Wiadukty z Thermal Dynamics. Na czym one polegają? To są, to są w sumie najprostsze rury, dzięki której możemy się przenosić z jednego punktu do drugiego. I one idą prawie że przez całą stację, nie do końca, ale że prawie że. A co jeszcze między... No tak, widzieliście na tej, na mapce został dobudowany... Aha, no i jak to działa oczywiście, no jakbym mógł wam powiedzieć. A działa to mianowicie w ten sposób, że jeśli mamy rurkę i klucz, kluczem ustawimy, to nam się ten port otworzy. Przykładowo w ten sposób. Powinniśmy go zamknąć. To jak postawimy rurę, klikniemy, port się nam otwiera, ale to już pewnie wiecie sami. Więc ja sobie pójdę do farm EVA. Pięknie to działa. Dużo szybciej nas transportuje. Jesteśmy na górze. Jesteśmy na górze sekcji roślinnej, która wygląda tak o. Nie wiem, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Tanki zostały wykorzystane z Immersive Engineering. Do tego, no na razie, mówię, na razie są, bo chyba porządną pompę zainstalować. No po prostu ogromną rakietę, która będzie nam tu wodę przynosić, bo nie chcę, żeby to była Infinite Woda. No nie ma. Chcę, żeby było jak najbardziej. Aha. Gdzieś ktoś w komentarzu powiedział, że takie to nie za bardzo realistyczne. Powiem, że dzisiaj oglądałem streama z... Dziś. Czy to było nagranie ze streama z ISS, z naszego kochanego, gdzie, no może nie dokładnie taki, ale podobne było zakończenie wyjścia z modułu, także nie wiem. Biłem w trakcie, więc do końca nie wiem jeszcze, czy to było to, czy nie było to, ale wyglądało tak. Tamten landing pad wygląda, na pewno nie wygląda realistycznie. No bo musi zadokować rakieta, a rakieta nie może mieć obok dokowania. Chociaż może kiedyś autor o tym pomyśli i wymyśli. O, dobra. To tak jest dekoracyjne, że to wyglądało, że przechwytują, te kratki przechwytują tak jakby, jak wam to powiedzieć, pyłki lodu z przelatujących asteroid, wychwytują je i zamieniają w wodę. Brzmi trochę banalnie i beznadziejnie, ale cóż, coś ja poradzę. Mamy tak, 8 modułów, do każdego osobne wejście. Dzisiaj będziemy sobie mniej więcej to podłączać. Jeszcze wam powiem jedną rzecz, która dotyczy się właśnie wysyłania z satelit. Której się rozczarowałem, bo nie możemy wysłać satelity z kosmosu. Bez sensu, ale no nie możemy jej wysłać. Musi być przypisana jakiejś planecie, która orbituje według którejś planety. Bo jak sami wiecie, z tą stacją napędem warpowym możemy się przenieść na inną orbitę innej planety.
Ob księżyca. Dobrze, wejdźmy do środka. Ciach. No i tu. Tu przygotowaliśmy sobie pierwszy moduł, jakby wyglądał. Teraz będziemy sobie go budować. W ten sposób to od środka wygląda. Mi się podoba. Będziemy na zasadzie harwestera i plantera. To też byłem na ziemi i specjalnie wziąłem, pozbierałem trochę warzywek, trochę sadzonek. Te warzywka to normalnie, jak macie z tego, spam harvest, klikacie, sypią wam się różnego typu rzeczy. Cabbage. Dostajemy nasiono, które sadzimy i nie wiem, ja w tym momencie sobie posadzę kilka. Niech już sobie rośnie. Papryka. Weźmy sadzonkę papryki. Zaraz będziemy widzieć. Oj, co tam nie będzie nam rosło. No trudno. Dobra, fasolka. Pach. Pach. Co tu jeszcze mamy? Cukinias, oczywiście. Zrobimy sobie specjalny system przetwarzania tych naszych różnych. O, to my to. Sadzonek. Dobra, pach. Po kolei, jak się da, byle było kolorowo, ładnie. Tam to potem zabiorę, no nie zmieści się nam. Trudno. Pewnie to wszystko w planter umieścimy, ja na razie jedno chcę, żeby było dla rozrostu, a pozostałe będą służyć jako planter. To nam już działa, zasięg upgrade'owy na 3 kratki, jeżeli tylko wzrośnie, zostanie zebrane. O, ogórek. Ogórka nigdy nie posępia. Później sobie podzielimy to na sekcje, żeby to nam łatwiej zbierało, bo wszystkiego nam nie zbierze. A nam trochę tego za dużo, wiecie. Czekajcie, to jest... Aha, dobra. Co to nie? Co my tu jeszcze mamy? Mamy posadzone. Słuchajcie, czasami trzeba pobrudzić łapki i zabawić się w ogrodnika, tak? Weźmy sobie przede wszystkim cotton seeds, żebyśmy mieli wełnę. Pach. No. A to, przepraszam, od Scrowcrafta musi leżeć na kropach, których nie mam ze sobą, ale będę mógł skraftować potem. Pach. Co tu mamy po tej to ziemniaczki? Powiem tak, ta woda jest w razie czego, jakby jakiś chunk się nie załadował czy coś, żeby ta ziemia nie wyschła stąd. Okej. Co my jeszcze tu mamy? Beans. Fasolka, 8 sztuk. Przyjmę. Będziemy gotować. No i popatrzcie, sami powiedzcie. Będzie to ładnie? Oczywiście, że będzie. Dodatkowo to nie w tej części mam. Zaraz pokażę wam, jak to wszystko mniej więcej setupować, ustawić. Z tej strony sobie z... Nie z tej strony. Też. W sumie to z tej strony. A woda się nie leje, bo... A zaraz też się dowiemy, czego woda się nie leje. Wezmę sobie jeszcze po itemki potrzebne. Ale ładnie to wygląda. Aż muszę zobaczyć z kosmosu.
A i czekam na wasze prace, koniecznie czekam na wasze prace. Przecież ładnie będzie wyglądać, jak to urośnie, nie? Poczekamy na to. Czasem zobaczymy. Pracuję nad modpakiem dla serii Solo. Tak zwanego Adventure Tech. Ci, co nie znają, mogą sobie zobaczyć wcześniejsze serie. Tam bardzo się skupiałem na różnego typu wyglądzie oraz różnych skomplikowanych maszynach. Dobra. Which way? Dobra, tędy. Już mogłem górą przelecieć. Ale się przejdę, zobaczycie mniej więcej, co gdzie zostało zrobione, nie zostało za wiele. I tak jak mówię. A nie zostawiłem, bo sprawdzałem satelity, IDG, satelity nad ziemią. Ale jak zaraz wam pokażę, to nie działa. Po prostu nie działa. Planeta niezdana, bo to nie jest planeta, tylko kosmos. A tu mamy too far, że jest za daleko od planety, więc no trochę dziwne. Czyli będziemy musieli sobie to odłączyć, ewentualnie przesyłać data chipsetami z Ziemi bezpośrednio do tej, do astrobody, data procesor. Ale to jeszcze zobaczymy, to jeszcze zobaczymy. Jeszcze do końca nie jestem pewien. Paczkę chcę zrobić taka hardkorowa, tym razem hardkorowa. I chcę sobie narzucić pewien styl gry. Face, a może się, nie przyda się. A nie wiem, czemu tego nie posadziłem. No dobra, nieważne. To jeszcze weźmy sobie jakieś kable, energia będzie potrzebna na pewno. Fluid. Co jeszcze mogę potrzebować? Fluid, o, item, rureczki. Gdzieś jem, aha, dobra, mam barelki. Mówię, najlepiej będzie po przeciwległej stronie sobie ten setup podłączyć. Z tego względu, że tam już mam rury mniej więcej podłączone. I mam te rury i nimi nie latam. Fajnie, nie? No i tak jak mówię, będzie układ z Applighta, prawdziwe. Prawdziwe bloki z Applighted. I ta stacja będzie prawdziwym magazynem. Także tam za pomocą Quantum Transfera będziemy sobie to przenosić. Albo wysyłać transporty z tego na dany plan, znaczy na daną planetę lub jakby to wam powiedzieć, czy księżyc. Na pewno będziemy musieli wylądować na księżycu, bo będziemy potrzebowali napęd. Ludziska, napęd. Tak, starczy. Z drugiej strony będzie to samo. Dobra. A więc. Harvester. Który będzie podłączony. Oj, nie z tej strony. Hello. Mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Chociaż kluczem mogłem go obrócić. O ile tym kluczem można obracać? Można. Ok. Harwestery mam ustawione. Teraz tak, planter. Plantery, no. Możemy ustawić dwa albo jeden. No zależy, no w sumie mam upgrade'y po trzy, więc... Czekajcie, policzmy. On ma tutaj... Na trzy... Tak, ta sekcja tu. Raz, dwa, trzy. Czyli tak, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. Pod spodem będą umieszczone, pod tą ziemią.
Będą harwestować, oczywiście upgrade. Radius 3 zwiększający. To przede wszystkim. Upgrade radius 3. I tak, tam mamy rurki spuszczone. Tam jest rurka z energią i z itemami, żeby wysysały. Będziemy też potrzebowali jeszcze z wodą, z tego, znaczy fluidową, z tego względu, że będą generowały sludge. A póki co nie wiem jak ten sludge zużytkować, spożytkować. Tak w miarę, żeby była możliwości. No nie wiem. Dobra, musimy wyjść na zewnątrz. Koniecznie. EVA, farm 1. I teraz tak. Mamy klucz. Potrzebujemy ruki z wodą. No nie wiem, czy ich mi nie braknie. Księżyc. Za niedługo odwiedzimy ludziska. Przecież to jest fluidowa rura. Co ja robię? Dobra, zgłupiałem na chwilę. A, bo mi się to już zaczął budować z tej strony. Tutaj mamy, tak widzicie. Bo inaczej to nie zadziała. W takim razie wam to wytłumaczę tak, jak to jest. Rurki Endera, jo. Podpięte do rezerwuaru, bo bezpośrednio do rury z Rotary Crafta się nie podepnie. Więc do rezerwuaru w tym przypadku. W tym przypadku ja sobie jeszcze ustawię na insert, żeby w tą stronę się wlewało, a czego się nie chce wylewać, bo pewnie będziemy musieli to sami ustawić. Jak znam życie, tu nic nie ma. Dobra, inaczej tego nie zrobimy. Ekstrakt. Dobra. Leci woda, leci. Czy nas nie przeleci? Czy sobie dorobić tych fasad pokrywających więcej? Już powoli brakuje. Ląduj! Dobra. Jeszcze etap wyglądowy. Także tak. Wracając do tego, co mówiłem na temat paczki, którą chcę zrobić. To na pewno Advanced Rocketry. Na pewno. Ale czysto techniczna. Nie chcę mieć żadnych magicznych rzeczy. Denerwuje mnie to i tylko FPS-y zabiera. Bo magiczne efekty, bo to, to, tamto. Czysty, prawdziwy hard mod tech. Z opcją GregTech, naprawdę. GregTech 6. Postaram się też zrobić tak modpack, żebyście mogli, grając w niego, nauczyć się GregTech, bo zrobić poradnik do GregTech to jest kilka dobrych naprawdę odcinków. No ale dobra, mamy te rezerwuary bezpośrednio i mamy też tego sprinklera, więc wróćmy tu już do środka, bo tu już nie ma co. W sumie tam gdzieś to można podpiąć. Tutaj, że tu rury jeszcze nie ma podpiętych. Wszystko będziemy po kolei podpinać. Okej. Farm 1. Czy nam już tu coś urosło? Próbuję rosnąć w każdym razie. I harwester czego nie działa? Bo co? Taki cwaniak. This machine has... Musimy tam ustawić.
Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, dopóki nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieć. I ten pipe. O. Aha, no tak. Jak nie jest ustawione na insert, to na pewno nie będzie. Insert. 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 Chociaż nie wiem, czy będzie potrzeba. No, zobaczymy zresztą. Ja już nic nie mówię. Tu jeszcze ustawię insert, żeby nie było w razie czego, jak mi się zablokuje. Pamiętajcie, ustawiać zawsze rury. Bo jak nie ma gdzieś, to nie poleci nigdzie. Ale i tak będę chciał z plantera zrobić. Jej. Po jednym już mamy. Ja już się nie pokuszę puścić tutaj kabel do góry. Na pewno się pokuszę. I tu dam u góry. No może braknąć. Co jeszcze do modpacka bym chciał wrzucić? Na pewno jakieś coś, co pozwoli mi, by wyglądał modpack jeszcze ładniej. Co mam przez to na myśli? Jakieś dekoracyjne. Na przykład furniture. A dlaczego? Mam swoją własną kuchnię i tak dalej, to wszystko tak ładnie, pięknie wygląda. Aha, czyli to zbiera. No dobra, planter jest potrzebny. I z plantera będziemy korzystać, ale na razie zobaczymy, ile sadzonek będzie nam potrzebny. O, ładnie zbiera. Dobra, czyli tam trzeba będzie ustawić nadmiar. No dobra. Przekonaliście mnie. Tak, co my tu jeszcze mamy do ustawienia w tym przypadku? Woda. Woda. A czemu ta woda, którą tu tak mocno ustawiliśmy, nie leci? Wszystko zawsze trzeba prześledzić samemu. Bla, 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 woda. Le woda. To mi pokazało, że poleciało, a nie poleciało. Kocham tą grę. Powinno wyssać wodę. Dobra. A więc zrobimy tak. Ekstrakt. Więc czemu nie ekstraktujesz? Nie lubisz się? Nie, no woda nie leci. A tank jest pełny. Ekstrakt. O, coś poleciało wcześniej. A, tu gdzieś sygnał reston. Musi biec albo i nie biegnie. Dobra, to było dziwne. Na razie zostawię tak. Potem będziemy zmieniać. Teraz woda leci, to się czepiać tego nie będę. A co, będziemy to setapować. Pum, pum. Nie wziąłem sobie. A chociaż powinno być w skrzyni. Odpowiednich rzeczy. Ojejku. Ścimy sobie harwestera na dole. Mhm.
Całe szczęście mamy tu jeden poziom dla siebie, planter. O, za nisko. Widzicie, tutaj mamy tyle przestrzeni w środku jeszcze. Czyli można wszystko ustawiać. Tak. Nie wiem w tym momencie, gdzie mieli ciemno, ale nie mam nawet lampki przy sobie żadnej. Ale zaraz wam zrobię jasność. Niech stanie się jasność. I drugi planter. Where are you? I drugi planter mniej więcej tu. Dobra, zaraz będziemy sobie ustawiać. Wiecie co, ja potrzebuję tutaj światła, zaraz do was wracam. Okej, okay, mamy światełko. Z tym, że tak, przy okazji skapnęłem się, że będę miał jednak problem. Już sobie umieszczę to w ten sposób. Co ja mógłbym bokiem puścić, albo przy ścianie i do ściany. Czekajcie, w zasadzie to by była krótsza droga. Jakbyśmy to też tam zrobili. Czekajcie, zrobimy to tam. Jak mi się wydaje, będzie najlepiej. Zaraz sprawdzimy wszystko. Dobra. Mamy wejście. Okej. Tu jest wyznaczone już miejsce na harwester, więc postawię go sobie od razu. Jak się bawić, to się bawić. Nie harwester, planter. Tak, i znowu tylko, że tutaj światła nie mam. Gratulacje, Nek. Możecie mi pogratulować. A może zrobimy tak. Brightness jest maksymalny. Mam nadzieję, że... Tak bardzo tu wodniście. Fluid. No dobra. Zabieram wodę stąd. Okej. Czekajcie, bo tak to ja... Widzę za mało. Lampeczka. I wy widzicie za mało. A jak wy widzicie za mało, to jest źle. Pam, pam, pam. Dobra. A więc... Z tej strony, jeśli jesteśmy... Jak mnie pamięć nie myli, powinniśmy mieć... dostęp... dostęp do rur. I taki też,kolwiek mamy. A więc... Tylko mówię, brakuje, będzie mi brakować tak czy inaczej itemów. Tak. W ten sam sposób sobie puścimy energię, którą mogłem od razu puścić. O, to nie te kabelki. Mam tylko 10. Dobra, to sobie potem obuduję. Don't fly away. Okej. Okay. No, mamy kolejny blok światła, który i tak potem tam wyląduje. Ale na tą chwilę. Energia. Energia. Potrzebujemy do naszego plantera. I tak, ustawmy sobie tak. Insert. Insert. O. Na razie będziemy działać tak. Potem sobie musimy ustawić priorytety. Chociaż... Priorytet numer 1.
tam damy priorytet numer 2. Tylko myślę. A dobra. Nie, cztery kable nie starczy mi z energią. Na razie niech działa tylko na jednym planterze. Jej, sadzi. Czy ja tu upgrade'a wrzuciłem? Upgrade, upgrade. Oczywiście, że nie. Teraz tak, to możemy ustawić, w którym miejscu co będzie dokładnie sadzić. Tak więc to już zależy od was. Ja sobie to ustawię później. Consume stack. Ach, na razie zostawimy tak. I tak później przeleci 4-6 sztuk. No ale w tym momencie działa. Dla mnie to jest zadowalające. Tymczasowo dam. Powinny być takie drzwi z tego, że klikasz i tu ci się otwiera. Albo dam tutaj. No musi być jakieś wejście takie typowe. Dobra, między odcinkami sobie to już setupuję dokładnie. Dodatkowego upgrade'a muszę, ale to i tak muszę skoczyć na Overworld, inaczej się nie da. No dobra. Stacja zabezpieczona. Jeszcze spojrzyjmy z zewnątrz, później sobie jeszcze to podłączę. Będziecie widzieć razem ze mną co i jak. Jak wam się podoba? Jeżeli macie swoje pomysły, jak taki moduł można zrobić, czy pozostałe inne, tam na pewno będzie piasek, tylko ten piasek będzie ciężko jakoś tam umieścić. Jedno będzie z piaskiem, jedno z netherrackiem. I tak, żeby nie było, jest glass pane, jest zasłonięte. Woda nie wyparuje. Tylko ten bardzo surrealistyczny pomysł na pobieranie energii z... Dobra, nieistotne. Naciska. Pozdrawiam was gorąco, zapraszam do kolejnego odcinka i co, trzymajcie się i cześć!